Ostatni projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego z 2014 roku po 3 latach wreszcie doczeka się realizacji. A pomysł nietuzinkowy, bo dokładnie w tym miejscu już wkrótce stanie olbrzymi mamut. Projekt 10-metrowego mamuta z jeżdżalni miał być gotowy już w 2015 roku. Teoretycznie, bo jego wykonawcy po drodze napotkali na szereg komplikacji. Po pierwsze, rzeczy dotyczące linii wysokiego napięcia. Ta linia musiała być przebudowana. Tutaj z ogromną pomocą przyszedł nam Tauron, który przebudował, można powiedzieć, na własny koszt tę linię, dzięki czemu uniknęliśmy ogromnych kosztów. A sama przebudowa linii była konieczna z uwagi na to, że takie rzeczy jak linie wysokiego napięcia muszą być wystarczająco w sposób bezpieczny dla korzystających. Wykonawcy musieli też uzgodnić projekt z zarządcą rzeki Ślęzy i wypowiedzieć umowy działkowcom. Te przygotowania zajęły ponad 3 lata, a zaniedbany teren jeszcze bardziej porósł chaszczami. Nic się nie dzieje, chaszcze są potąd, rzeka zarośnięta, nikt o nic nie dba. To jest jedna wielka hała. To jest taka ścieżka, którą my chodzimy do parku i jest kompletnie niezagospodarowana i uważam, że to jest świetny pomysł. Tylko żałuję, że nie doczekały moje dzieci tego, zdążyły wyrosnąć, zanim ten park mamuta powstał. Bardzo dużo nowych osiedli powstaje tu wkoło opolowanie, ludzie nie mają gdzie wychodzić. Ta historia ma swój początek już w latach 90., kiedy jeden z mieszkańców Wrocławia znalazł w ziemi kieł mamuta. Od tamtej pory pomysł budowy parku pojawiał się i znikał. Wydawało się, że to jest taka rzecz, która nas trochę odróżni od innych miejsc bez wyrazu w okolicy. Natomiast sam park mamuta jest właściwie trzecim podejściem do tematu. Jako doświadczony mamut postanowiłam się w to włączyć i trochę to popchnąć do przodu. No i tu się udało. Park mamuta to przede wszystkim wielka konstrukcja mamuta, 10-metrowa, do zabaw dla dzieci, gdzie kły będą takimi wielkimi zjeżdżalniami. Oprócz tego przyrządy do ćwiczeń, czyli crossmut, przyrządy do ćwiczeń do crossfitu, miejsce do gry w bóle, także sady z rodzimymi gatunkami jabłonek i mnóstwo łąk rekreacyjnych i łąk kwietnych. A wszystko na powierzchni 12 hektarów. Teraz teren wreszcie jest przygotowany pod budowę, a ogromny mamut ma stanąć nad Ślęzą jeszcze w tym roku. Marta Laburda, Echo 24.